Witamy serdecznie, Michał Bigoraj, portal infomusic.pl. Niezmiennie jesteśmy na gitarowym rekordzie Guinnessa we Wrocławiu, na specjalnej edycji, bo hybrydowej, czyli częściowo stacjonarnej, częściowo online. A jednym z moich gości jest dość niespodziewanie, nawet dla mnie, legenda polskiej muzyki, słynny gitarzysta, basista, pan Mieczysław Mechanik Jurewski. Witam serdecznie. Witam serdecznie, od razu powiem, że jestem zdziwiony. Bo gdzie mam być, skoro jestem gitarzystą? Na gitarowym rekordzie świata we Wrocławiu, z którego zresztą pochodzę. Zresztą nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni pan bierze udział w tej imprezie. Oczywiście. Tak jak powiedziałem, ta edycja jest specjalna. Wszyscy wiemy z jakich powodów. To, że ona jest hybrydowa, jest oczywiste dla wszystkich. Natomiast póki co, co pana najbardziej podczas tej edycji zaskakuje? Poza pogodą. Mnie jest ciężko zaskoczyć już od dosyć dawna, ponieważ ja jestem na... W zasadzie nie byłem na dwóch edycjach, bo wtedy grałem koncert gdzieś tam w innym mieście i się nie dało. A tak jestem co roku. W zeszłym roku grałem ja internetowo z Lublina, z mojego studia. Był przekaz tutaj do Wrocławia. No przed chwilą zagrałem z Grzesiem Markowskim, który zaśpiewał w Warszawie, a my zagraliśmy tutaj. No da się tego typu rzeczy robić dzisiaj, chociaż wolałbym, żeby jednak cały zespół był na scenie i grał, bo to jest normalne. A to jest trochę mniej normalna sytuacja. Natomiast ponieważ iluś osobom się wydaje, że tutaj się wszyscy zaraz pozarażają w momencie, kiedy jeden na drugiego popatrzy, no to mamy tak, jak mamy. Natomiast pogoda oczywiście. Tak cieplutko to sobie chyba nie przypominam, żeby było na tym rekordzie Guinnessa. Ale da się wytrzymać. To przecież jesteśmy młodzi i zdolni. Zwłaszcza Janek Borysewicz, czy Grzesiek Skawiński, czy ja. Więc nie takie, że nie w takich warunkach już graliśmy, więc to w ogóle jest pieszczota. Wspomniał pan o tym, co było rok temu, czyli o tym, jak online się łączyliście i wspólnie z Tomaszem Zaryszewskim zaprezentowaliście niejako w hołdzie dla świętej pamięci Romualda Lipki utwór Jest taki samotny dom. Wspomniał pan również o obecnym tutaj Janie Borysewiczu, który, jak wiemy, był przecież swego czasu gitarzystą Budki Cyfera, nagrał z Budką 3 płyty. Gdyby miał pan wskazać, pana zdaniem, najbardziej reprezentatywny dla Budki utwór gitarowy lub utwory, to jakie by pan wskazał? Ze względu na obecność Janka dzisiejszą, to muszę powiedzieć, że to Janek Borysewicz. Nie, zresztą zgadzam się z tym, co w wielu jakichś sondażach tego typu pada, że bardzo efektowną, piękną solówką jest solówka w piosence Za ostatni grosz. Nawet to, sam autor tekstu Marek Dutkiewicz uważa, że to najlepsze solo. Nie wiem, Marek się nie zna na muzyce, natomiast żartuję oczywiście, natomiast ja oczywiście słyszałem wiele solówek różnych gitarzystów w różnym okresie, tylko że w zależności od tego, jakiego rodzaju muzykę Budka wówczas grała, krótko mówiąc, w momencie, kiedy ustaliliśmy, czy też szefowie tej orkiestry ustalili, że będziemy grali piosenki, więc automatycznie dla gitary nie było tyle miejsca, dla solówek gitarowych. Więc Marek Raduli nie miał takich możliwości, jakie miał Janek Borysewicz, kiedy jeszcze przez jakiś czas nie było terminu, promocja, jakieś tam, w ogóle tych bzdur wszystkich, które dzisiaj powodują, że muzyka jest taka, jaka jest i rzadko kto nie przejmuje się, zwłaszcza młodzi ludzie. To jest wielka szkoda, że młodzi ludzie zamiast się zastanawiać nad tym, w jaki sposób powinni przekazać swoją muzykę, to się zastanawiają, czy im to ktoś puści. Przejmują się jakimiś zakazami, że po 8 sekundach musi wejść pierwsza zwrotka, bo inaczej radio tego nie wyemituje, czy też piosenka może trwać 3,5 minuty, nie dłużej. Gdzie byłoby Led Zeppelin, czy Pink Floyd, czy inne zespoły, gdyby jakiś pół idiota decydował o tym kilkadziesiąt lat temu. Nie byłoby tak pięknej muzyki, bo jakiś kretyn w marynarce by opowiadał, że oczywiście, ale to się nie sprzeda. Oni traktują muzykę jak worek ziemniaków do sprzedania i na szczęście to jest sytuacja tutaj we Wrocławiu taka, że nikt się nie przejmuje tym workiem ziemniaków, tylko gramy, uśmiechamy się, rozmawiamy ze sobą, wspominamy również, bo przecież ja gram 47 lat profesjonalnie, a wcześniej zagrałem z 1000 wesel, więc trochę czasu już upłynęło.
i no nie wiem, pół życia grałem z Jackiem Przaklewskim, który gra w tej chwili w Perfekcie. Zresztą też grałem w Perfekcie, ale z Hołdycem jeszcze. Z Wojtusiem Pilichowskim, no to po kolei skorzysta, to akurat basista, ale nie szkodzi. Z Jankiem to przecież Janek pochodzi z Wrocławia, podobnie jak ja, więc razem kiedyś graliśmy w Domu Kultury na Sempolnie w dzielnicy Wrocławia. To wszystko, świat jest mały tak naprawdę. I w związku z tym to środowisko, zwłaszcza tych starszych muzyków, którzy biorą te gitary do ręki i od razu słychać, że ten umie, a potem ktoś przychodzi i już trochę nie umie. Oczywiście życzymy, żeby się uczył, ale wtedy nie było szkół takich dla gitarzystów. Nie było internetu, nie było kaset VHS-ów czy tam potem już płyt DVD z lekcjami różnych gitarzystów. Dzisiaj ludzie mają, młodzi ludzie mają dużo łatwiej. My mogliśmy posłuchać w radio Luxemburg raz, bo już nikt tego nie powtarzał za chwilę i trzeba było się szybko orientować. Ale dzięki temu ci muzycy, którzy nie mieli dostępu do takich materiałów, moim zdaniem mają dużo większą wyobraźnię, bo resztę musiał sobie wymyśleć z tym, co akurat usłyszę. Jeżeli oczywiście chodzi o odtwarzanie, jakieś powtarzanie, ale przecież każda nauka polega na tym, że najpierw trzeba jakieś podstawy zdobyć, zrozumieć po co to wszystko i w ogóle po co ja, czy ja w ogóle chcę grać na gitarze, to żeby to zrozumieć to i odpowiedzieć sobie na to pytanie, to najpierw trzeba poznać właśnie jakąś troszkę przynajmniej historii tego instrumentu. No, oczywiście jest wiele, wiele gwiazd muzyki, które nie umrą nigdy, poza tym, że nie żyją. No ale muzyka ich nie umrze nigdy. Hendrixa, którego tutaj gramy, czy Janis Joplin, czy w Polsce Ryśka Riddla, chociażby jest wielu takich wykonawców i żyjących, i nieżyjących. No Krzyśka Cugowskiego też się nie da podrobić, przecież on śpiewa tak jak nikt. I od razu wiadomo, że to nie jest kto inny, tylko Krzysiek. No. Riddle, Rysiek śpiewał, to na pewno nie było inaczej. I zresztą też miałem okazję z nim zagrać. No i krótko mówiąc, to jest takie spotkanie muzyczne, nie na zasadzie, że sentymentu, a pamiętasz jak przed wojną i tak dalej, bo to byłaby to bzdura. Natomiast przede wszystkim myślę, że tu widać, że my kochamy muzykę. Ja na pewno i zresztą wielokrotnie mówiłem już młodym muzykom, że jeżeli ktoś zechce tą muzykę pokochać, a jest co kochać i jest dorobek światowy taki, że o matko, i muzyka wtedy potrafi się w nieprawdopodobny sposób odwdzięczyć. Ja jestem tego przykładem. Ja żyję muzyką, ja żyję dla muzyki. Żona wie, że jest gdzieś tam na piątym miejscu dopiero w tej hierarchii wartości. Najważniejsza jest muzyka. Ona, tak jak powiedziałem, ona się nie obrazi, bo ona wie o tym, ona może to usłyszeć i się wcale nie zdziwi. I tyle. Oczywiście mamy bardzo trudną sytuację, jeżeli chodzi o muzyków w Polsce. Niezależnie od tego, że teraz jeszcze tam ta pandemia. I to nie jest tak, że jeden gość opowie w telewizorze, że od jutra można już grać koncerty, to natychmiast od jutra będą koncerty. Im większy koncert, tym więcej wymagań i przygotowań potrzebuje, więc czasami trzeba wiele miesięcy przygotować, żeby koncert duży mógł się odbyć. No i ponieważ cała sytuacja jest trochę nielogiczna, więc może się na ten temat nie będę wypowiadał, bo myślę, to co sądzę na ten temat nie nadaje się do publicznej prezentacji, więc może, ale to można powiedzieć. Natomiast oczywiście polecam wszystkim muzykom, którzy zajmują się zawodowo muzyką, do zapisywania się do Związku Zawodowego Muzyków. Kiedyś nie było czegoś takiego, mogli z nami robić wszystko, co im się żywnie podobało. Dzisiaj mamy Związek Zawodowy Muzyków, który powstał po to, żeby dbać o nasze interesy. Moje, członków związku i wszystkich muzyków, którzy tutaj dzisiaj występują. No, tak jest na całym świecie. Ja wiem, że czasami Polska
jest głosowanie i jest 27 do 1, bo u nas jest inaczej. Ale jest u nas już też Związek Zawodowy Muzyków. Naprawdę polecam, bo to ma duży sens. Ja zresztą jeździłem po wielu krajach świata. No krótko mówiąc, nawet przykładowo, jedziemy do Ameryki, czy z Budką, czy z kimkolwiek, z Perfektem, czy to w zależności od tego, kiedy i z kim grałem. Organizator koncertu w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, musi wykupić wizę z pozwoleniem na pracę. Musi wykupić płatne pozwolenie ze Związku Zawodowego Muzyków Amerykańskich razem z obszernym wyjaśnieniem, dlaczego nie jedzie wokalista i nuty. Przecież oni mają muzyków, oni mogą to zagrać. A u nas to wiemy, jak jest. Granice pootwierane, każdy może tu przyjść, zagrać, wystąpić najczęściej niestety z pół playbacku w dodatku, co jest oszustwem. Płacą mu za to te osły tutaj, które mają jakieś kompleksy, płacą straszliwe pieniądze i taki artysta zagraniczny wyjeżdża stąd i jeszcze jest zdziwiony, że jest taki kraj, co aż tyle płaci za takie jaja. No i jest to po prostu nienormalne, ale po to między innymi ten związek jest, żeby tą sytuację powoli unormalizować, unormować. Jest ciężko, bo oczywiście jest kilkadziesiąt lat tych smutnych doświadczeń i niektórzy się przyzwyczaili, że tak będzie zawsze. Tak nie będzie zawsze. Także przyszłość przed muzyką, zwłaszcza gitarową, stoi otworem wielkim i to wszystko będzie bardzo miło i sympatycznie. I mogę tak godzinami opowiadać, ale nie wiem, czy to o to chodzi. Nie chcę panu przerywać, bo w tej długiej i bardzo ciekawej wypowiedzi poruszył pan wiele wątków, także takich, o których chciałem pytać. Natomiast jeszcze jakby w kwestii dopowiedzenia kwestii pana Borysewicza dodam, że rozmawiałem z nim jakiś czas temu i powiedział, że jedyną solówką, którą odtwarza jeden do jednego, jest cały czas solówka do Nie wiesz nigdy kobiecie. Wszystkie inne solówki, chociaż po części improwizuję, jak wiem, Nie wiesz nigdy kobiecie to była jego pierwsza kompozycja dla Bytkosfera, którą też, co ciekawe, Lady Park ma w swoim repertuarze koncertowym. Natomiast... No bo to jest piosenka Janka i on może i ją słowa, grać z kim zechce. Mogielnicki oddajmy, czyli współzałożyciela Lady Park, jest jak najbardziej mają prawa do tego ci panowie. Kończąc już naszą rozmowę, pytanie zupełnie innej beczki, bowiem pan nie jest nie tylko basistą, gra pan też na innych instrumentach, w tym na dość nieczęstym w polskiej muzyce rockowej kontrabasie elektrycznym. Proszę właśnie przybliżyć. Słyszę, że powinienem być na scenie. To jednym zdaniem, proszę dobrze. Przybliżyć w kilku słowach specyfikę tego ciekawego instrumentu. Ja nie jestem wykształconym muzykiem, nie grałem na kontrabasie klasycznym nigdy, natomiast w 77 roku ubiegłego wieku wygrałem festiwal Jazz nad Odrą i jestem fanem również muzyki jazzowej i bardzo mnie przez wiele lat kusiło, żeby na takim instrumencie zagrać, natomiast problem polegał na tym, że albo nie miałem pieniędzy na taki kontrabas, albo jak miałem, to wydawało mi się, że to nie ma sensu. Tak jak parę gitar kupiłem takich, no nie wiem, no przecież mam u siebie studio i banjo, i ukulele, i basowe, i normalne takie. Mam mandolinę, mam jakieś gitarę dobrą, tą metalową, mam ileś instrumentów, które wcześniej uważałem, że nie są mi do niczego potrzebne. Natomiast to jest specyficzny rodzaj brzmienia. To słychać wyraźnie, że to nie jest gitara basowa, że to od razu... Znaczy ja usiłowałem kilka razy podrobić to brzmienie za pomocą gitary basowej bez progów, którą też mam. I tam jest nawet taki system, to się piezo nazywa, nie wiem jak to powiedzieć ludziom normalnie, elektroakustyczny, że tak jakby to mikrofon był przystawiony do gitary. Nie da się tego, kontrabas brzmi, ale to tak samo, no przecież jest trąbka i potem niby na klawiaturze gdzieś tam w jakimś syntezatorze też jest trąbka. Nigdy w życiu to nie będzie taka sama trąbka. Czy saksofon i każdej, no to po prostu niezależnie od tego, jaki to jest instrument, to jednak jak on jest oryginalny i prawdziwy, to słychać wyraźnie. A ten kontrabas, który mam, to jest ciekawa historia, ponieważ on ma 5 strun, typowy kontrabas ma 4. I dodana jest struna wysoko, bo kontrabasista w momencie, kiedy gra jakieś tam solówki wysoko, to tam leży na tym kontrabasie, a ja nie muszę, bo mam jeszcze jedną strunę dodaną i nie muszę tam się kłaść, bo miałem ten dźwięk dużo wyżej.
zawsze były trudności z kupieniem takich strun. I pamiętam w Chicago, to w takim sklepie pani, bo ja tam za każdym razem jak przyjeżdżaliśmy, to kupowałem te struny właśnie. I ona mówi, no, że przyjechał mój high C customer, że wysokie C, tam jeszcze jest dodana struna, że mój my high C customer przyjechał. Czyli, że ten mój klient od tego C wysokiego na kontrabasie. I tyle, to jest znakomity instrument. No w tej chwili jeszcze mnie stać na w zasadzie każdy instrument, jaki sobie wymarzę, tylko że ja mam te instrumenty z najwyższej półki, więc już bez specjalnego dygotu wchodzę do sklepu muzycznego, że o, jeszcze i to bym chciał, to ja to mam w sumie. A jeżeli nie mam, to mam jakieś zamienniki, które spełniają te moje oczekiwania. No bo to przecież ja gram w studio i na gitarach, na basówkach, sam programuję bębny, sam na klawiszach. I mam to, co mi jest potrzebne. I w zasadzie tyle, no mogę powiedzieć, że jestem człowiekiem, takim muzykiem, artystą spełnionym ze względu na to, że no pomijając to, że nagrałem ponad 350 płyt, ileś multiplatynowych, że zagrałem tysiące koncertów na wszystkich kontynentach oprócz Antarktydy, bo tam nie ma Polonii. Wszystko przed panem jeszcze. A to wiadomo, to razem z kolegami właśnie mówimy, że jesteśmy młodzi i zdolni. Także jeszcze. Oczywiście, mają panowie czas. Czasu mamy bardzo dużo. Podobnie jak Rolling Stonesi. Tak jest. Nie, to oczywiście z perspektywy tego, co już udało mi się osiągnąć, to patrzę na to, co się tam stanie z dużym dystansem, a jednocześnie, no przykładowo ja w tym roku skończę 65 lat, więc od poniedziałku zaczynam miksować płytę, na której ja wam pokażę, jaki jestem emerytem. W końcu nie będzie piosenki, że coś. Jestem gitarzystą rockowym i tak to będzie tam. To będzie na jednej, a na drugiej to będzie niespodzianka. Ale to za chwilę, to ona pewnie we wrześniu wyjdzie. I polecam, bo takiego to mnie chyba nie znacie. Albo chcielibyście, żebym taki był. I tam jestem. Tak, jestem najbardziej sobą, myślę. Ze względu na to, że nikt mi nie opowiadał, co mam zagrać, w jaki sposób i nie przestałem się przejmować tym, czy ktoś coś będzie puszczał, emitował, czy to, co mnie to obchodzi. To zrobiłem dla siebie, ale jestem z tego dumny. Ale już pierwsze wrażenia paru osób, które słyszały takie wersje jeszcze demo, to są bardzo, no po prostu są ludzie zaskoczeni, że aż tak. To nie jest thrash metal oczywiście, bo ja się nie nadaję do tego i tak samo jak się nie nadaję do rapu czy hip-hopu. Lubię, słucham czasem, rozumiem, albo mi się wydaje, że rozumiem trochę przynajmniej z tego. Natomiast ja się wychowałem na muzeum z Alkiem Mrożkiem, który tam siedzi i w 75 roku ubiegłego wieku grałem z nim w zespole Nurt jako tam 18-latek czy 17-latek. To myśmy grali Black Sabbath wtedy, myśmy grali na początku, oprócz własnych piosenek, graliśmy właśnie tego typu utwory. I w związku z tym, nie wiem, dla mnie może nie, że historia zatoczyła koło i wróciłem do tej muzyki, którą najbardziej kocham. Po prostu odważyłem się na to, żeby tak zagrać, jak lubię najbardziej. I tyle. Każdemu to polecam, żeby, no przyznaję, były momenty, że ja się krótko mówiąc sprzedałem w jakiś sposób różnym ludziom, grając to, co sobie życzyli, zaczynając od tego, że grałem nawet pod koniec lat 70. ludziom dobrej roboty to się nazywało, to tam zagrałem dwa razy w życiu 8 koncertów jednego dnia, to w ogóle to wszystko chore, to są opowieści na wiele godzin, także myślę, że materiału mam wystarczająco dużo. Pozdrawiam wszystkich Państwa, życzę dużo pięknej muzyki, którą jak się kocha, to ona się w nieprawdopodobny sposób odwdzięcza. Dziękuję bardzo, wszystkiego najlepszego, cześć!